Jego Eminencji księdza kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego, szczególny dar Ducha Świętego, który pozwoli im w specjalny sposób uczestniczyć w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią, której nikt nie może usunąć. W ten sposób upodabniają się oni do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich. Dlatego też do nich należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji boskich misteriów, szczególnie Eucharystii oraz jej udzielanie. Asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go. Głoszenie i przepowiadanie Ewangelii. Przewodniczenie obrzędom pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłości. W tym szczególnym dla nich dniu otoczmy ich naszą modlitwą, aby jak najlepiej mogli wypełniać funkcje, do których powołuje ich Bóg, a Kościół posyła. By nie przeszkadzać sobie wzajemnie w przeżywaniu mszy świętej, bardzo prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Thank you.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej. Mamy łaskę mieć nowych 10 diakonów. Ogłaszam wam radość wielką w Kościele Warszawskim. Są ludzie i to już gotowi, by służyć ludowi Bożemu przez tę konsekrowaną, sakramentalną posługę kapłaństwa w pierwszym stopniu. Księże kardynale, przed tobą twoi nowi współpracownicy. To naprawdę dzień wesela dla naszego seminarium, dzień wesela dla rodzin, kandydatów, którzy tu się zgromadzili. Dzień wesela dla przyjaciół, dla kapłanów. Wszystkich was bardzo serdecznie witam i zachęcam do modlitwy, by te wielkie słowa, które padną i ze strony Kościoła, i ze strony kandydatów do diakonatu, były słowami, które się zamienią, staną się ciałem w ich życiu, wiernym życiu kapłańskim. Uznajemy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Przyjm błaganie nasze.
nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Módlmy się. Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele odkupienia ludzi. Sprawa, by nam wyjednała obfite łaski i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Liturgia Słowa koncentruje się dziś na mocy Boga w przemienianiu świata, kształtowaniu rzeczywistości wedle Jego woli i zamysłu. Apokalipsa w opisie nowego miasta Jeruzalem wlewa w serca nadzieję pokrzepiającą w trudach i cierpieniach, jakie spotyka się na drodze do Tego, który jest początkiem i końcem, który wszystko czyni nowe. List do Rzymian skupia nasz duchowy wzrok na zwycięzcy śmierci, Jezusie Chrystusie, nowym Adamie. On sam jest jedyną drogą do prawdziwego życia. Opis wesela w Kanie Galilejskiej łączy te dwa elementy. Spotykamy tu Maryję, wskazującą na Jezusa, który przemieniając wodę w wino, oznajmia, że może przemienić też nasze życie. Dzisiejsza liturgia słowa to wspaniałe życzenia dla stojących tu kandydatów do diakonatu. Słuchając z uwagą Słowa Bożego, módlmy się, by ci młodzi mężczyźni, czyniąc cokolwiek powie Jezus, otwierali się na przemianę serca i w ten sposób doszli do nieba. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I miasto święte, nowe Jeruzalem, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto wszystko czynię nowe. Oto Słowo Boże. Całym swym sercem raduje się w Panu. Serce w Panu, moc moja dzięki Panu wzrasta, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
mocą. Mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. Pan daje śmierci życie, wtrąca do otchłani i ze nie wyprowadza. Panu Boży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród książąt posadzić, by dać mu tron chwały. Całym swym sercem raduje się w Panu. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem
Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Rozpoczyna się właściwy obrzęd święceń. Za chwilę kandydaci do święceń diakonatu zostaną wezwani po imieniu. Swoją gotowość do przyjęcia święceń wyrażą odpowiedzią: jestem. Niech przystąpią mający przyjąć święcenia diakonatu. W sobotę, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, dnia 12 maja 2018 roku, w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, oblubieńca Boga Rodzicy. Podczas liturgii mszalnej święta Matka Kościół przedstawia Jego Eminencji, Kazimierzowi kardynałowi Nyczowi, arcybiskupowi metropolicie warszawskiemu, następujących akolitów, kandydatów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie do święceń diakonatu. Tomasz Jan Barański. Artur Wawrzyniec-Kaczyński. Michał Tomasz Kisiel. Maciej Kulesza. Grzegorz Lech Pakowski. Tomasz Remigiusz Różacki. Łukasz Starczewski. Marcin Wiśniewski. Radosław Wołkowycki. Michał Wszeborowski.
wszystkie przepisy prawa kanonicznego obowiązujące przy przedstawianiu kandydatów do święceń zostały zachowane. Teraz ksiądz rektor w imieniu Kościoła, czyli nas wszystkich, będzie prosił księdza biskupa, aby wyświęcił tych kandydatów na diakonów. Gdy ksiądz biskup potwierdzi ten wybór, wszyscy odpowiemy: Bogu niech będą dzięki. Następnie biskup wygłosi homilię, w której wyjaśni nam istotę urzędu posługiwania diakonów. Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, byś tych 10 naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu. Bogu niech będą dzięki. Drodzy bracia i siostry, oto ci nasi synowie, którzy są waszymi krewnymi lub przyjaciółmi, za chwilę mają otrzymać święcenia diakonatu. Uważnie zatem rozważcie, jakiej godności w Kościele mają dostąpić. Umocnieni darem Ducha Świętego będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać ofiarę eucharystyczną i rozdzielać wiernym ciało i krew pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez włożenie rąk, które pochodzi od apostołów i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza. Niech z Bożą pomocą tak spełniają te obowiązki, aby wszyscy mogli uznać ich za prawdziwych uczniów Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć. Wam zaś, drodzy synowie, którzy macie otrzymać święcenia diakonatu, sam Chrystus dał przykład, abyście tak postępowali, jak On postępował. Będziecie diakonami, to jest sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służy, wypełniając chętnie wolę Bożą, w duchu miłości służcie z radością Bogu i ludziom. Ponieważ nikt nie może służyć dwom Panom, za bałwochwalstwo uważajcie wszelką nieczystość i chciwość. Skoro dobrowolnie przystępujecie do święceń diakonatu, musicie cieszyć się dobrą opinią oraz być mężami pełnymi Ducha Świętego i mądrości, jak ci, których niegdyś apostołowie wybrali do pełnienia dzieł miłosierdzia. Będziecie wykonywać wasze posługiwanie, żyjąc w celibacie, który jest znakiem i podtrzymaniem pasterskiej miłości, a także szczególnym źródłem owocnego działania w świecie. Pobudzeni szczerą miłością do Chrystusa, pragniecie żyć w stanie całkowitego oddania się Jemu. Chcecie się na nowo, w szczególny sposób poświęcić Chrystusowi, aby związać się z Nim niepodzielną miłością. Dzięki temu z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom, przyczyniając się do ich duchowego odrodzenia. Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni, nienaganni wobec Boga i ludzi, tak jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom Bożych misteriów. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii,
Macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, ale głosicielami. Zachowujcie tajemnicę wiary w czystym sumieniu, ukazujcie swoimi czynami wierność słowu, które głosicie ustami. W ten sposób lud chrześcijański ożywiony przez Ducha Świętego stanie się czystą ofiarą miłą Bogu. Wy zaś, spotykając się z Panem w ostatnim dniu, będziecie mogli usłyszeć od Niego: dobrze, sługo wierny i dobry, wejdź do radości Twojego Pana. Za chwilę kandydaci do diakonatu wyrażą wobec nas wszystkich swoją wolę przyjęcia tego posługiwania, o którym zostali przed chwilą pouczeni. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń diakonatu, musicie wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam każdego z was, czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego waszemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Teraz każdy z kandydatów podejdzie do księdza biskupa i wkładając swoje dłonie w jego dłonie, przyrzeknie cześć i posłuszeństwo swojemu ordynariuszowi. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.
Mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości. Nieustannie bowiem wstawiają się za nami u Ojca. Dlatego też za chwilę będziemy prosić wszystkich świętych o ich szczególne wstawiennictwo w czasie dzisiejszej liturgii święceń słowami litanii. Podczas śpiewu litanii wszyscy przyjmiemy postawę stojącą. Zostaniemy w niej aż do modlitwy końcowej wypowiedzianej przez księdza biskupa. Natomiast sami kandydaci będą leżeć krzyżem na znak całkowitego uniżenia i oddania się Bogu. Powstańmy. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby udzielił łaski swojego błogosławieństwa tym sługom, których wybrał do świętego stanu diakonatu. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei. Sancte Michael. Sancti Angeli Dei. Sancte Johannes Baptista. Sancte Joseph. Sancti Petre et Paule. Sancte Andrea. Sancte Johannes. Sancte Toma. Sancta Maria Magdalena. Sancte Stefane. Sancte Ignati Antiochene. Sancte Laurenti. Sancte Adalberte. Sancte Stanislae. Sancte Johannes Paule. Sancte Perpetua et Felicitas. Sancta Agnes. Sancte Gregori. Sancte Augustine. Sancte Athanasii. Sancte Basili. Sancte Martine. Sancte Benedicte. Sancti Francisce Dominice. Sancte Francisce Xavier. Sancte Johannes Maria Vianney. Sancte Casimire. Sancta Catalina Serensis. Sancta Teresia de Avila. Omnes sancti et sancte Dei. Propitius esto. Papom nimalo. Apomni peccato, a morte perpetua, per incarnationem tuam, per mortem et resurrectionem tuam, per
effusionem Spiritus Sancti. Peccatores, ut ecclesiam tuam sanctam regeret conservare digneris. Ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris. Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris. Ut nos met ipsos in sancto servitio confortare et conservare digneris. Ut cos electos benedicere digneris. Ut cos electos benedicere et sanctificare digneris. Ut cos electos benedicere et sanctificare consecrare digneris. Iesu Filii Dei Vivi, Christe audinus, Christe exaudinus, Christe. Panie Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tych, którym zamierzamy powierzyć pełnienie świętego posługiwania, przez Chrystusa, Pana naszego. Nastąpi teraz najważniejszy moment święceń. Ksiądz biskup w ciszy nałoży ręce na każdego kandydata. Gest nałożenia rąk wywodzi się od samych apostołów i wyraża specjalne udzielenie daru Ducha Świętego. Ten obrzęd dopełnia uroczysta modlitwa konsekracyjna, w której prosi się Boga, aby otrzymującym święcenia udzielił szczególnych łask potrzebnych do ich posługi.
Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz. Przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony prawdziwą więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku Twojego prawa, a dzisiaj ustanawiasz 3 stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła apostołowie Twojego Syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy 7 mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwie oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te sługi Twoje, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił 7 rakim darem swojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech oznaczają się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć, dostąpią z Nim królowania w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Siądźmy. Dotychczasowi kandydaci są już diakonami. Na znak tego szczególnego wybraństwa zostaną teraz ubrani w szaty właściwe dla stopnia święceń. Dalmatyka, którą otrzymają, jest znakiem urzędu, zaszczytu diakona usługującemu Chrystusowi Eucharystycznemu. Symbolizuje ona szatę radości i symbol nadprzyrodzonej sprawiedliwości. Nowo wyświęceni diakoni zostaną ubrani przez diakonów wcześniej wyświęconych.
Za chwilę każdy z nowo wyświęconych diakonów podejdzie do księdza biskupa, który wręczy mu Ewangelię Chrystusową. Ksiądz biskup wezwie diakonów do tego, aby wierzyli w to, co będą czytać, nauczali tego, w co uwierzą i pełnili to, czego będą nauczać. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz to, co będziesz czytał, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczał. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytał, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczał. Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytał. Nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczał. Pocałunek pokoju, który nowo wyświęceni diakoni za chwilę otrzymają, jest zakończeniem obrzędu święceń. Jest on także zewnętrznym znakiem przyjęcia do grona diakonów. Dlatego też otrzymają go od księdza biskupa, a także od diakonów, którzy z radością pragną potwierdzić ich wybór i włączyć do swojego stanu. Za chwilę dwóch nowo wyświęconych diakonów podejdzie do ołtarza i będzie już posługiwać przy stole pańskim. Thank you.
wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. I oczekuję wskrzeszenia
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary złożone jako wyraz przebłagania i chwały i mocą Ducha Świętego przemień je w sakrament odkupienia. Niech ofiara, która z ustanowienia Chrystusa, pośrednika, jest jedna nas z Tobą, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny stanie się dla nas źródłem łaski i wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W duchu serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Kazimierzem. Pamiętaj także o naszych braciach, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na diakonów Kościoła i o całym duchowieństwie. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, patronem naszego seminarium i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, byśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jest Bóg prawdziwy.
Zbawienie w ręku
się. Boże nasz Ojcze, po krzepieniu źródeł zbawienia pokornie Cię prosimy, abyśmy przez działanie Najświętszego Sakramentu i przez wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy ściśle zjednoczyli się z Chrystusem pośrednikiem i coraz wierniej współdziałali z dziełem odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Jeszcze kilka albo kilkanaście zdań przed błogosławieństwem, które zakończy ten piękny obrzęd święceń diakonatu i Eucharystię, w czasie której on jest udzielany i sprawowany. Macie w tym roku bardzo wyraźny kontekst tych święceń diakonatu. Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy, Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego. Słyszymy, przypominają nam się słowa, które Jezus mówi do wszystkich, szczególnie mówi do wyświęconych, a dzisiaj szczególnie do was, diakonów, idźcie. Idźcie i bądźcie mi świadkami, aż po krańce ziemi. Moi drodzy wszyscy, zwłaszcza krewni, rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, patrząc na was wszystkich, kiedy ci młodzi nasi bracia podczas litanii do wszystkich świętych padali na posadzkę i klękali, a potem kładli się na niej, by w ten sposób przeżyć ten mocny i przejmujący gest. On jest przejmujący dla tych, którzy patrzą z zewnątrz. Przejmujący jest dla mamy, taty, krewnych. Ale on jest przejmujący także dla nas, którzy na tej posadzce byliśmy kilka razy. Dla nas księży, biskupów. To jest obraz tego, co się wyraża słowami, kimże ja jestem, Panie, przed Twoim obliczem. Pokora. Pokora, która jest potrzebna każdemu chrześcijaninowi, ale pokora, która jest potrzebna temu, który się zdecydował, czy został powołany i przyjął to powołanie, uczestniczyć w sakramentalnym kapłaństwie, służebnym kapłaństwie, które Jezus uczynił dla słowa, dla sakramentów, ich sprawowania, zwłaszcza dla Eucharystii. Ta pokora i ten wyraz służby, o którym tyle razy dzisiaj słyszeliśmy w diakonacie, w święceniach diakonatu. Pan Jezus przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć. Papież Franciszek bardzo często przypomina nam, kapłanom, biskupom, o tym, że powinniśmy pachnieć owcami, czyli być blisko tych, do których jesteśmy posłani, służyć tym ludziom. Papież Jan Paweł II bardzo często, i nie tylko przy okazji swoich jubileuszy, nawiązywał jakby do zapachu posadzki. W jego przypadku był to zapach posadzki Katedry Wawelskiej, ten swoisty znak chłodu, na którym leży biedny, mały człowiek, który jest powołany i ośmiela się przyjąć to powołanie, uczestniczyć w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. I można powiedzieć, porównując to do tego apelu papieża Franciszka, jak długo ten zapach posadzki, ten chłód posadzki będziecie odczuwać i będziecie wracać do niego, tak długo będziecie świadkami służebnego kapłaństwa. Ludzie w parafiach to wyczuwają niezwykle prosto i prosto o tym mówią. To jest nasz ksiądz. To nie jest Pan. To jest ksiądz dla nas i z nami. Wyczuwają to wtedy, kiedy ksiądz jest młody, ale także wtedy, kiedy jest starszy. I nieraz czasem wszyscy długo do tego dochodzimy, żeby odkryć w sobie tę diakonijną posługę, jaka jest obecna i musi być obecna w sprawowaniu kapłaństwa, prezbiteratu, czy w sprawowaniu diakonatu i biskupstwa. Dlatego bardzo chciałem wszystkim
podziękować i gratulować, że mogliśmy uczestniczyć w tym głębokim przeżyciu, jakie towarzyszy Kościołowi wtedy, kiedy są udzielane święcenia w ogóle, święcenia diakonatu. To jest jakiś także mocny powołaniotwórczy moment życia Kościoła. Zwłaszcza dlatego, że się to odbywa w tym czasie, kiedy młodzi piszą swoje matury, kiedy podejmują decyzje, kiedy już przychodzą, czy będą przychodzić, oby przychodzili wtedy, kiedy czas na to przyjdzie, do seminarium i pukali do tych drzwi po to, żeby potwierdzić swoim życiem to, że ich Pan Jezus powołuje i woła do kapłaństwa. To szczególny wymiar tych najbliższych tygodni, miesięcy, w których powinniśmy się modlić o powołanie. Mam na myśli także waszych kolegów. Cieszę się, że mam 10 nowych diakonów, że Kościół Warszawski ma 10 nowych diakonów, ale po cichu z księdzem rektorem wiemy, że jak Pan Bóg pozwoli i tak będzie chciał, to w jesieni później będziemy mieć jeszcze kilku, a da Bóg, ta wasza liczba jeszcze się zwiększy, dlatego że Kościół nieustannie rodzi do kapłaństwa, także w stopniu diakonatu. Dziękuję wszystkim rodzicom, dziękuję rodzinom, krewnym, przyjaciołom, parafianom z parafii pochodzenia, parafii praktyk, księżom, którzy przyjechali do was dzisiaj na te święcenia. Bardzo dziękuję wszystkim pracującym w seminarium, pracownikom, siostrom, profesorom, ale w sposób szczególny oczywiście na pierwszym miejscu przełożonym seminaryjnym, którzy wam towarzyszą. Już pełne 5, dla niektórych 6 lat, a może nawet kogoś tam 7. To jest wielka odpowiedzialność, wielka sprawa, wielki trud i wielki wysiłek. Odpowiedzialność za formację całą waszą, ale równocześnie odpowiedzialność za tę decyzję ostatnią, która sprawiła, że jesteście dzisiaj tutaj przy ołtarzu, jesteście diakonami. To są najbliżsi współpracownicy biskupa. Biskup tej decyzji, tych decyzji nie jest w stanie podjąć bez nich. W tym znaczeniu też to trzeba tak powiedzieć, jakiś ciężar z głowy, ciężar odpowiedzialności dzisiaj, kiedy patrzą na was, spadł im z tej głowy. Ale się jeszcze będą dalej troszczyć o was, aż do prezbiteratu, a także wtedy, kiedy już odejdziecie na pracę w parafiach. Także będą się cieszyć, troszczyć, a nie daj Boże smucić czasem, kiedy będą słuchać o was i o waszym życiu. Wszystkim dziękuję i wszystkim błogosławię. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.